美味しい。いただきます。Cześć wszystkim! Tu Aiko i Emil. W dzisiejszym odcinku znowu Wam pokażemy japońskie restauracje w Warszawie. Już prawie miesiąc w Polsce. Dlatego chcę zjeść coś japońskiego. Brakuje coś japońskiego. Poprzedni odcinek o japońskim jedzeniu w Warszawie bardzo Wam się podobał, za co niezwykle dziękujemy. Arigato gozaimashita. Więc dzisiaj także Wam pokażemy trzy różne lokale w Warszawie, które wydają nam się ciekawe. Japan Burger? Co to jest? Ja też nie wiem, dlatego właśnie tutaj przyszliśmy. To ktoś z widzów nam podesłał Japan Burger. Takie oto onigirazu tempura style. No zobaczymy. Coś ciekawego, także i nowego dla Japonki. Trzeba spróbować. Ten onigirazu jest też popularny styl w Japonii. Okej, pierwszy raz słyszę. To jest jak kanapka onigiri. Okej, no dobra, spróbujmy. W ogóle to Japan Burger ma kilka lokali w Warszawie i one się znajdują w restauracji Pan Sushi, twój zdrowy fast food sushi. To jak ten z McDonalda, Aiko. Drwal, bułka drwala. Duży wybór, różne smaki są. Są i wegańskie do wyboru, to co bierzemy. Okej, okay, mamy to. Japoński drwal, Japan Burger. Wygląda to bardzo ciekawie, Aiko. Nie, wygląda bardzo pysznie. Widziałaś coś takiego kiedyś? Nie, pierwszy raz widziałam. Ja też. Dość ciekawy koncept. To jest smażone w tempurze. Wygląda jak takie wielkie onigiri, bardzo kolorowe. Warzywa w środku, sezam. W środku mamy japońskie stripsy z kurczaka, sweet chili mayo, żurawina, chrupiąca wegan mozzarella i sałata. No to itadakimasu, smacznego. Ładna? Proszę bardzo. Nie za gorący. To jak to jest z sosem sojowym? Ja tego trochę nie rozumiem. Ale dobra, może spróbuję najpierw bez? Najpierw bez sosu sojowego. Chrupiące, nie? Ładnie! Dobre? Wow. Fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba ten pomysł. To jest naprawdę dobre. Niespodzianka, wow. Ale zostaw mi coś, Aiko. Nie zjedz wszystkiego. Bardzo chrupiące. I środek luźny smaku. Nie potrzeba sosu, ja wiem. Jeszcze ma mocniej smaku. Jestem bardzo ciekaw, czy to jest jakiś oryginalny pomysł, koncept tej restauracji, czy gdzieś w Japonii też jest taka wersja tego onigirazu, takie kanapki onigiri. No próbujmy. Spokojnie, co? Dobre, prawda? A żurawina jest super, ma lekko słodka. Kawałek kurczaka w środku z sezamem. Ja mam jeszcze ten sos, taki kremowy tutaj jest. Nie, bardzo fajne. Duża porcja jest naprawdę. Jednym takim onigiradzu myślę, że też się można najeść. Całkiem ciekawa alternatywa do sushi lub do onigiri. Pokazywaliśmy Wam ostatnio pyszne onigiri w Warszawie. To jest to troszkę inna wersja. Bardzo ciekawe, polecam. I muszę przyznać także, że bardzo dobry jest ten ryż. To nie, Aiko? Tak, bardzo dobry. Saki no omise hontoni oishikute, ano Nihon ni omise o dashite mo zenzen ureru reberu toyu ka dainki naru to omoimasu. No ja nie wiem, czy jest coś takiego w Japonii, gdy nie widziałem, ale jakby było, to bym chętnie też odwiedził, bo to jest świetna przekąska. Tak, Nihon ni tsukuttara gyoretsu dekiru to omoimasu. O, to najlepsza recenzja chyba. Wróciliśmy ponownie pod restaurację Pan Sushi, a to dlatego, że kilka dni po tym, jak nagraliśmy jedzenie Japan Burgera, to otrzymaliśmy wiadomość od właściciela właśnie marki Pan Sushi, że mają nowy produkt Roll Dog Sushi. I dzisiaj zostaliśmy zaproszeni właśnie, żeby go spróbować. Roll Dog Sushi? Co to jest? Dokładnie taka sama miałem reakcję, ale biorąc pod uwagę, że Japan Burger nas bardzo pozytywnie zaskoczył, no tak, to myślę, że to też może być dość ciekawe. I bardzo dziękujemy firmie Pan Sushi za zaproszenie nas i za sponsorowanie tego odcinka. Więc chodźmy do środka, zamówimy dla nas dwa roll dogi sushi i sprawdzimy, jak to smakuje.
Jest duży wybór tych roll dogów. My spróbujemy którego, może crispy crunchy, sesimi z łosia tempura i panko, serek, sos mayo, sriracha, sypka z warzyw japońskich oraz może jakąś wersję też i wegańską, więc dla wszystkich tutaj coś dobrego będzie. My weźmiemy o ten hot dog i vegan. Kurczak roślinny, goma wakame, vegan mayo, sałata, sos teriyaki, przesypka sprażonego sezamu. No i zobaczymy, co nam podadzą. Jak na razie to przypomina robienie zwykłej rolki sushi, ale zaraz chyba zacznie się dziać jakaś magia. Teraz do ciasta, panierka, panko i lecimy, smażymy. Gotowa rolka usmażona. Ajko, widziałaś kiedyś smażone sushi w ten sposób? Tak, ale tylko w Polsce. Coś też będzie smażony dodatkowo. A i to jest rozcinane jak po prostu hot dog, czyli zamiast bułki mamy ryż z nori, hot dog sushi. Leci sosik. Co to jest za sos? To jest mayo. Mam pierwszy gotowy. Teraz, czekaj, z czym to było? Z łososiem, prawda? Z łososiem. No to smacznego, Ajko. Chyba się rękawiczki przydadzą, bo to jest smażone i dużo tego sosu jest bardzo. Kolorowo się zrobiło. Wygląda ładnie, nie? Claro, nie. Dość, no, powiem tak, oryginalny koncept. Ale Japan Burger też był oryginalny, a bardzo nam smakowało. To wszystko robiące, tak? Jak to złapać? To dobre! Jak smakuje, Ajko? Sushi hot dog, roll dog sushi. Coś nowego. Seru, kombinacja seru i ososhi w tempurze jest super. Chciałbym zwrócić uwagę, jak to jest bardzo duże. Myślę, że jednym się można spokojnie najeść. Ten sos mayo i takuan jest idealnie na sushi roll. Jak agemono no kombination, dakara chotto omoi kana to motta kero, zenzen suu koto nakutte, yukko karukute tabiyasui, tabun naka ga kome dakara kana. No dobra, ja też próbuję. Jak to złapać, ale to jest ogromne. To jest naprawdę dobre. Kwiaty, ten ser, takuan, chrupie. Nie no, ekstra jest. Mimo, że faktycznie, Ajko ma rację, mimo, że to jest smażone, to nie czuć tego tłuszczu aż tak bardzo. Przyjemnie chrupie. Świetne sosy, naprawdę. One robią robotę zdecydowanie w tym przypadku. No muszę przyznać, bardzo ciekawa alternatywa do sushi. 10 na 10, jeśli chodzi o pomysły Japan Burger i Roll Dog Sushi. Bardzo mnie to zaskoczyło. Dla wegetarian także jest opcja wegetariańska, wege, vegan, więc życzymy smacznego, bardzo dużo rodzajów roll doga. Dostępne są już we wszystkich miejscówkach Pan Sushi w Warszawie. Polecamy serdecznie, już można je zamawiać. Bardzo ciekawy koncept, bardzo mi się to podoba. Japońska kuchnia nie musi być taka, no, że tak powiem, nudna i niezmienna, tylko właśnie tak, że można coś nowego stworzyć, wymyśleć i bardzo, bardzo jestem pozytywnie zaskoczony tym roll dogiem i Japan Burgerem. Polecamy. Po naszym przepysznym śniadanku czas na deser i idziemy na matcha do moja matcha. Zapraszam. Ale dużo ludzi. Wiesz, że bardzo popularna kawiarnia. Full ludzi. Znajdziemy miejsce jakieś? Wow, ale tłum. Ajko szuka matcha latte z truskawkami. Chyba to jest to. Iced pink matcha latte. Ah, this one. No. Ajko, zobacz, jakie piękne ciasta tu są. Muffin pistacjowy. Sernik baskijski matcha. O kurczę, ale to jest królestwo dla wszystkich matchaholików, naprawdę. Bardzo szybko dotarło. Niezłe tempo robienia tego mayo. Wygląda super, nie? Tak, super pięknie.
Co my tu mamy? Ten muffin wygląda naprawdę obłędnie. Nie widziałem jeszcze takiego muffina. Sernik. Ja jestem sernikoholikiem, więc z chęcią skonsumuję. To jeszcze z matcha, więc jestem bardzo ciekaw smaku. No i mamy dwa napoje matciowe. Ten z truskawkami, idealny na lato, z lodem. Za cały ten set zapłaciliśmy 79 zł. Więc no to już sami musicie sobie odpowiedzieć, czy to jest tanio, czy drogo. No matcha generalnie jest dość droga w Polsce, ale bardzo cieszę, że już jest taki duży wybór matcha i kawiarni, gdzie możecie się napić dobrej matcha w różnych stylach. Godzina? Proszę, bardzo. Jak drineczek? Bardzo refreshing. Tu nie ma mocno smaku matcha. Bardzo łatwe do picia. No, testujemy ten matcha pistacjowy drink. Czuć lekko tą pistację. Dzięki czemu nie jest to właśnie za gorzkie. A wiem, że wielu Polaków nie lubi matcha właśnie, no bo jest zbyt gorzka dla niektórych, prawda? Nie są przyzwyczajeni wszyscy do smaku prawdziwej herbaty zielonej. Więc z dodatkiem myślę, że będzie łatwiej jeszcze do spożycia dla wielu osób. No spoko drink, naprawdę spoko. Na ciepło wziąłem. Bardzo mnie smakuje, polecam.前回紹介した葉っぱと豆は結構抹茶の味が強いです。だから正直日本人は強い抹茶の味が好き。でもポーランドの人はもし苦いのが苦手っていう人はこっちのモヤ抹茶の方が向いてると思います。 Czas na sernik, baskijski sernik matcha. いただきます. Mushi. Masuk cheesecake da kara sugoi creamy de. Matcha no yasashii aji ga suru. Faktycznie świetny sernik. Delikatny smak tej matcha, jest posmak matcha na końcu języka. Baskijski. Sernik baskijski. 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 Sernik baskijski jest też bardzo popularny w Japonii. A jako z japońską precyzyjnością otwiera tego muffina. Taki krem matcha na górze tylko chyba, nie? W środku nic nie ma. A nie, jest trochę zielony kolor w środku. No zobaczymy. A jest, no ten też do środka. Wow. Jak to wygląda? To nie za słodkie. Czuję się bardzo naturalnie smak matcha. この 何年間かでそのガルシャの日本料理の店の種類バリエーションがすごく増えたし、そのレベル自体もどんどん上がってるように感じます。To prawda, jest teraz tyle po prostu różnych japońskich knajp. Wszystko można prawie już znaleźć. I naprawdę ten poziom jest taki jak w Japonii. Gdzie Japonka potwierdza, ja też potwierdzam. Pyszne są te wszystkie rzeczy. Ciekawe, co jeszcze powstanie w Polsce z japońskiej kuchni. To prawda, ja też jestem zaskoczony, jak dużo teraz jest japońskich lokali. Dosłownie co kilkaset metrów tutaj w centrum Warszawy coś jest japońskiego. Tyle kawiarni matcha, ramenów, sushi, to już w ogóle jest full w całej Polsce. Idziemy do ostatniej miejscówki na dzisiaj, na ramen. Do Ganon Ramen na ulicy Lwowskiej w centrum Warszawy. I to jest restauracja, która chyba ostatnio jest uważana za jedną z najlepszych restauracji ramenowych w Warszawie. Wielu widzów nam ją polecał. Prowadzi ją Japończyk. Podobno jest rewelacyjny hakata, tonkotsu, ramen, jak z Japonii. Wielu Japończyków także zostawia recenzje na Google Maps, które są po prostu takie wow, 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 że to jest najlepszy ramen w ogóle w Europie chyba. Sprawdzimy. Let's go. Jesteśmy na miejscu. Ganon Ramen Bar. Konnichiwa, Kawano-san desu ne. Hai. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ano, Poland-o ni itsu kimashita ka? 2020 nen desu. Hai. Hakata kara? Sou desu ne. Fukuoka no ano okkina ramen yasan de hatarakemashita. Ah, Fukuoka ii desu ne. Daisuki desu yo. Oishii mono kara ne. ガノラーメン の,、はい、あのラーメンの特徴は何ですか？福岡 の, あの博多豚骨、ぜひ食べてみたいと思います。ありがとうございます。Mówicie mi, że mnie jad w czapce. No dobrze, na szczęście to ja mam stojak na czapkę. Zamówiliśmy klasyczny tonkotsu, wygląda rewelacyjnie. O, jaki piękny makaron jest. A ja lubię taki cienki. Ajko, dobrze to wygląda, prawda? Tak. A zupy nie wypijesz? Ah. Oś. Zupa to dobre, jak w Japonii.
Makaron? Siorb, siorb. Siorbnij porządnie, Aiko. Zaczynamy z tonkotsu z truflami. Zobacz, jak to pięknie wygląda. Wow, tu jest jeszcze ciasiu, jajeczko i ta pianka wygląda super. Taki styl ramenu z taką pianką nazywa się awake ramen. Dawno nie jadłem czegoś takiego. Spróbujemy. Bardzo mocny, intensywny smak tych grzybków z jajeczkiem. Dobre? O kurde, to jest naprawdę dobre. Jestem zachwycony tym makaronem przede wszystkim. Ślicznie wygląda. Ja lubię taki cienki makaron. Tutaj makaron naprawdę jest zupełnie inna liga. Jest rewelacyjny. Domu, gocisou sama deshita. Dziękuję bardzo, pyszne było. Gambatte kudasai. Miatto gozaimasu. Ale się najadłem, jestem full. Full. Ale ten truflowy tonkotsu był naprawdę rewelacyjny. Truflowy tonkotsu, bardzo polecam. Absolutnie. Ganon Ramen, naprawdę zacny lokal. Dziękujemy widzom za tą polecajkę, bo to widzowie nam dali znać, że tu jest taki dobry ramen. Dlatego odwiedziliśmy. I to jest w sumie ostatni odcinek kulinarny z Warszawy, z tego wyjazdu. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta seria jedzeniowa z Warszawy. Może w przyszłym roku nagramy także i z innych miast, może Poznań lub Kraków, czy z innych miast z japońską kuchnią. A my już na początku sierpnia wracamy do Japonii. I w Japonii także będziemy nagrywali pyszne japońskie jedzonko. Dziękuję za uwagę. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.